Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie i za możliwość prezentacji bardzo ważnego tematu de facto, ponieważ będę mówić o CBAM-ie. A CBAM to jest skrót od Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli nic innego jak podatek węglowy, który został wprowadzony w Unii Europejskiej w 2023 roku. Ale zanim do tego przejdę, przedstawię się. Moje imię Anna Żurawiecka, reprezentuję firmę Green Reporting. Posiadam 15-letnie doświadczenie w Global Trade i niejako od 3 lat już ściśle się specjalizuję w sustainability w Global Trade, w tym przede wszystkim w regulacji CBAM, deforestation oraz innych inicjatywach, które wchodzą w ramach Fit for 55. Kim jesteśmy jako Green Reporting? Green Reporting jest to nowa firma, jest to polski startup, który powstał w 2023 roku. Jako pierwsza firma w Polsce specjalnie i dedykowanie stworzyliśmy system, który zarządza wykonaniem raportu CBAM, który jest dość kompleksowy i o jego szczegółach powiem później. I jako firma naszą główną usługą jest wykonanie raportu CBAM dla naszych klientów tutaj w Unii Europejskiej i wsparcie nie tylko techniczne, ale przede wszystkim merytoryczne w zakresie przygotowania się do nowych wyzwań związanych z tą regulacją. Co nas wyróżnia na tle konkurencji? Myślę, że bardzo wiele, ale przede wszystkim to, że kompleksowo podchodzimy do tematu. My zajmujemy się tematem CBAM, raportowania podatku węglowego w imporcie od samego początku do samego końca, czyli od samego początku, kiedy klient importuje taki towar, bądź nawet zanim zaimportuje taki towar, wspieramy go i wskazujemy, jakie elementy, jakie działania powinien podjąć przy współpracy z swoim dostawcą z zagranicy, aby móc swój obowiązek sprawozdawcze wykonać i złożyć raport do Komisji Europejskiej. Innym elementem, który nas wyróżnia, jest to specjalizacja, ponieważ znamy się, nasz zespół stricte jest dedykowany do wykonania raportu CBAM, więc mamy bardzo ścisłą specjalizację w zakresie liczenia emisyjności na potrzeby regulacji CBAM, co różni się od liczenia emisyjności w ramach ESG czy GHG. Dodatkowy element, który nas wyróżnia na tle innych, to jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła dedykowany system do wykonania raportu CBAM, który zautomatyzował działania związane z wykonaniem i zbieraniem danych potrzebnych do sprawozdania CBAM-owego. Nasze osiągnięcia, bo jesteśmy dość młodą firmą, mamy ze sobą pierwsze cykle raportowania, to chcieliśmy się też troszeczkę Państwu pochwalić, że to, co mówimy, to idzie też w parze za tym, co wykonujemy dla naszych klientów. Aktualnie po wszystkich cyklach raportowania, które są kwartalnie, możemy się pochwalić, że wykonaliśmy około 230 raportów, które wykonaliśmy dla naszych klientów. Około 200 złożyliśmy w imieniu klienta, ponieważ również jest taka możliwość. Cała reszta została złożona, te pozostałe 30 zostało złożone bezpośrednio przez klientów. A co za tym idzie, w związku z tym, że mamy narzędzie i specjalizację, to profesjonalnie pomagamy klientom, wykonujemy ten raport i optymalizujemy go od strony czasowej i kompetencyjnej. Po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć firmy, z którymi współpracujemy. Jest to tylko część, dlatego też zapraszamy na naszą stronę www.greenreporting.eu, gdzie mogą Państwo zobaczyć większe portfolio naszych klientów, ale również ich rekomendacje i opinie o wykonanej przez nas usłudze oraz naszym zespole. Ale tak mówimy o nas, mówimy o Green Reporting, ale czym właściwie jest CBAM, bo to jest przedmiotem mojego wystąpienia. CBAM to jest pewnego rodzaju skrót. Skrót od, tak jak powiedziałam na samym początku, skrót od Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli nic innego jak mechanizm dostosowywania ceny na granicy. A ja powiem bardziej wprost, tak żeby to zaprezentować bardzo klarownie, jest to nic innego jak podatek węglowy, który jest liczony od emisyjności, którą wytwarza produkt wyprodukowany poza granicami Unii. Więc jest to de facto danina publiczno-prawna, czy podatek, który został wprowadzony w ramach Zielonego Ładu, czyli programu Fit for 55, który jest jednym z najbardziej ambitnych programów wprowadzonych dotychczas przez Unię Europejską i CBAM jest właśnie jednym z jego elementów.
Zakres przedmiotowy CBAM, bo nowa regulacja, nowy obowiązek sprawozdawczy, nowe wymagania, które importerzy muszą spełnić, zwłaszcza w branży metalowej, stalowej, no to również wiąże się z tym, żeby zrozumieć, kogo dokładnie ten nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczy. I to, co myślę, może Państwa zainteresować i myślę, że powinno w kwestii zagłębienia informacji, czym jest CBAM, jest to, że on dotyka właśnie takich sektorów branży jak elektryczność, jak wodór, ale przede wszystkim stal, żelazo, aluminium. Są to wszystkie te produkty, jeżeli zawierają, bądź komponenty, które stworzone są z aluminium, stali, czy prekursory, czy wyroby gotowe, które zawierają część z tych produktów, one kwalifikują się pod CBAM. A co wiąże się z tym? Należy je zaraportować w kwartalnym sprawozdaniu do Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o zakres terytorialny, to jest też bardzo ważne, że regulacja CBAM dotknęła importerów, którzy importują te towary od swoich dostawców, importują te towary spoza Unii Europejskiej. Czyli jeżeli kupujemy towar z Unii Europejskiej, z Niemiec, czy z Belgii, czy z Holandii, to regulacja CBAM nas nie dotknie, ale wszystko, co państwo importują spoza Unii, z Chin, z Turcji, z Indii, z Japonii, z Kanady, ze Stanów, z Izraela, to wszystko będzie podlegało pod regulację CBAM. W to również włączone jest Wielka Brytania, czyli UK, bo również otrzymujemy takie pytania, więc chcę tutaj już, mając taką możliwość wystąpienia, sklaryfikować. Jeżeli chodzi o regulację CBAM, to ona nie była dość, nie było takiego marketingu, który by powiedział i rozreklamował, że tak, jest nowy obowiązek sprawozdawczy, państwo są zobowiązani do zaraportowania, a mimo wszystko jest to bardzo ważna regulacja, bo nieskładanie sprawozdań wiąże się z pewnymi sankcjami i obostrzeniami w obrocie handlowym. Regulacja CBAM weszła w życie 1 października 2023 roku i do końca 2025 roku mamy do czynienia z tak zwanym okresem przejściowym, który charakteryzuje się pewnymi wytycznymi. I przede wszystkim w tym okresie należy nauczyć się tego rozporządzenia, ale trzeba rozpocząć monitorowanie i zbieranie danych dotyczących emisji oraz metodologii produkcji, według których towar, który państwo zakupiliście i wprowadziliście do obrotu w Unii, został wprowadzony. Dodatkowo do końca 2024 roku należy złożyć, uzyskać status autoryzowanego deklaranta CBAM. To jest bardzo ważna informacja i bardzo ważny obowiązek, ponieważ bez uzyskania licencji czy statusu autoryzowanego deklaranta CBAM państwo jako importerzy nie będą mogli importować żadnych towarów wysokoemisyjnych na obszar celny Unii po 2026 roku. A żeby uzyskać ten status, trzeba spełnić pewne wymogi, a przede wszystkim i głównym wymogiem jest obowiązek sprawozdawczy, czyli na czas i kompletnie trzeba składać raport CBAM. Co dzieje się w 2026 roku? Następuje pełna implementacja rozporządzenia CBAM. W związku z tym ta emisyjność będzie musiała być na bieżąco podawana, aczkolwiek samo sprawozdanie będzie składane rocznie. Z tym, że państwo jako importerzy już muszą mieć pozwolenie na to i uzyskać status autoryzowanego deklaranta CBAM, żeby dokonać jakiejkolwiek importu towaru wysokoemisyjnego, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że muszą państwo zakupić certyfikaty CBAM. Certyfikaty CBAM, które będą korespondowały z ilością zaimportowanych emisji, które państwo zadeklarowali w okresie przejściowym. I dodatkowo też bardzo ważna informacja jest taka, że będą musieli państwo prowadzić ewidencję towarów CBAM u siebie w swojej organizacji. Więc mówimy o regulacji CBAM, mówimy o produktach wysokoemisyjnych, powiedziałam o różnych kategoriach produktów, które kwalifikują się pod CBAM, ale co tak naprawdę rozumiemy i co może podlegać pod CBAM? I tutaj zrobiłam taki slajd, żeby państwu zobrazować, jak to dokładnie może wyglądać i jakie produkty się kwalifikują. Nie tylko kwalifikują się stricte stal, żelazo czy jakieś komponenty wykonane z tego, ale przede wszystkim nity aluminiowe, wsporniki do samochodu, klipsy montażowe, także różnego rodzaju śrub,
bramki i taśmy aluminiowe także kwalifikują się pod CBAM. Tak naprawdę zakres tych produktów jest bardzo szeroki, dlatego zachęcam do tego, żeby sprawdzić ten temat i dowiedzieć się, czy przypadkiem Państwo nie podlegają pod regulację CBAM, ponieważ jeżeli tak, to wszystkie te wytyczne, o których mówiłam wcześniej, czyli składanie sprawozdań, jak również uzyskanie statusu autoryzowanego deklaranta CBAM będzie wręcz obowiązkowe do tego, żeby móc dokonać jakiejkolwiek czynności i transakcji handlowej w 2026 roku. Jeżeli już wiemy, czym jest CBAM, wiemy, czego dotyczy, to jakie kroki należy podjąć, aby wypełnić obowiązek sprawozdawczy? Tutaj podałam głównych 5 kroków, najbardziej prostych, tak żeby Państwu zilustrować, co trzeba zrobić od samego początku do końca. Rekomendowane jest, tak jak Państwu powiedziałam, sprawdzenie, co Państwo importują, od kogo i zweryfikowanie, czy te towary rzeczywiście kwalifikują się pod obowiązek sprawozdawczy. Ta kwalifikacja odbywa się na podstawie kwalifikacji celnej tych towarów, czyli kodów HS czy kodów CN, jak również jego kraju pochodzenia. To jest bardzo istotne. Krok drugi to jest sprawdzić, w jakim okresie sprawozdawczym taki towar został importowany i wprowadzony na terytorium Unii Europejskiej, czyli w jakim okresie sprawozdawczym należy ten towar zadeklarować w sprawozdaniu do Komisji Europejskiej. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, że trzeba zdobyć dane emisyjne. Dane emisyjne, dane o metodologii produkcji. I co mogę Państwu powiedzieć, że nie jest to temat łatwy? Ja bym nawet powiedziała, że jest on bardzo kompleksowy i wielce złożony, dlatego że tych danych jest bardzo sporo. Na dzień dzisiejszy w raporcie CBAM należy złożyć około 160 informacji do jednego produktu. Do jednego produktu importowanego, a od 2026 240. Więc ten raport nie jest zero-jedynkowy i jeżeli ktoś myśli, że usiądzie i sobie go wypełni, to bym powiedziała, że nie, pewnie można, ale nie rekomendowałabym tego, dlatego że kompleksowość jest spora, a możliwość błędu jest bardzo wysoka, a te dane, które pyta ustawodawca i wymaga zadeklarować, one są bardzo specyficzne. I co jest jeszcze bardzo ważne, że te dane nigdy wcześniej nie były zbierane ani śledzone przez dostawców, a one muszą pochodzić od faktycznego producenta, więc oni nie mają świadomości tego, jak należy je wyliczyć, jak należy skalkulować emisyjność, jak należy wykonywać pomiary tej emisyjności, więc jest to bardzo wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, więc nie jest to raport zero-jedynkowy. Jeżeli zdobędziemy te dane, oczywiście musimy uzyskać informację, czy przypadkiem z tego kraju już te produkty, które zostały wyprodukowane, czy przypadkiem do tych produktów nie zostało zapłacone jakiekolwiek cło węglowe, czyli czy jest to taki kraj, w którym obowiązuje reżim podatkowy, gdzie płaci się od wyprodukowanego towaru już podatek węglowy, dlatego że jest możliwość obniżenia wartości podatku węglowego w 2026 roku. Na dzień dzisiejszy tych krajów jest bardzo mało, od razu powiem, bardziej kraje patrzą, żeby wdrożyć regulacje CBAM, bo jak Państwo wiedzą, sama Unia Europejska w programie Fit for 55 i regulacja CBAM jest dość pionierska, więc tych krajów nie jest za wiele, ale tak, żeby zainteresować Państwa w temacie, to Wielka Brytania wdraża regulację CBAM w 2027 roku, Australia, Kanada też planuje, jak również Stany Zjednoczone w stanie Kalifornia, więc ten zakres tych krajów się rozszerza, mówią też o tym Indie, mówią też o tym Chiny, więc cały czas te rozmowy trwają i nie jest to temat, który ucichnie i on zniknie z płaszczyzny handlu międzynarodowego. Ostatni punkt i ostatni krok jest to złożenie raportu CBAM, czyli kiedy uzyskaliśmy już wszystkie dane, uzupełniliśmy ten raport, to należy go złożyć do Komisji Europejskiej w określonym terminie. Są deadline'y i ten raport musi być kompletny, musi zawierać rzetelne dane, a sam importer musi wykazać należytą staranność w zdobyciu tych danych i we wprowadzeniu go do sprawozdania.
Jakie dane są potrzebne? Bo powiedzieliśmy, że jest bardzo dużo tych danych, tych informacji wymaganych do wykonania sprawozdania. Ja już to wspomniałam, ale powtórzę, żeby zwrócić uwagę jeszcze raz na kompleksowość tego raportu. Nie jest to raport, gdzie się podaje mało istotne dane czy mało istotne informacje, jest ich bardzo wiele. W okresie przejściowym, czyli do 2025 roku, do końca 2025, jest to około 160 informacji, które należy podać do jednego produktu importowanego. Do jednego produktu importowanego. Jeżeli Państwo importowali 100, 200, 300, czy nawet 50, czy 10, to niech Państwo zobaczą, jak obszerny jest ten raport. To są wszystkie informacje, które wymaga Komisja Europejska. A co deklaruje się? Deklaruje się dane o importerze. Podaje się pełne dane firmy. Podaje się dane na temat produktów importowych, podaje się dane celne, czyli trzeba kooperować nie tylko z naszymi producentami, czy tutaj z naszymi systemami i mieć świadomo, jakie produkty mamy w swoim portfolio, ale przede wszystkim również z agencjami celnymi, żeby udostępnili nam dane celne. Dane dostawcy towaru, czyli pełne dane nie tylko dostawcy, ale producenta i fabryki, czyli instalacji, gdzie ten towar rzeczywiście był wyprodukowany, bo mogą być to dwa, trzy różne podmioty. A bardzo często jest to ciąg podmiotów, które są powiązane w tej transakcji, bo kupujemy od dostawcy, od pośrednika, który współpracuje z innym pośrednikiem, a ten pośrednik współpracuje z producentem, a producent jeszcze z innym, a fabryka znajduje się jeszcze gdzieś indziej. Więc dotarcie do... Tutaj importer ma zadanie dotarcia do ostatecznego i prawdziwego producenta tego towaru, bo ten podmiot powinien podać dane emisyjne i metodologię produkcji do Państwa sprawozdania. A jak już mówimy o samym raporcie CBAM, to też Państwu chcę powiedzieć, czym w ogóle są emisje i co właściwie komisja wymaga, bo mówimy dane emisyjne, ale co to są dane emisyjne? Jest to nic innego jak emisje. Emisje wbudowane, tak zwane, emisje bezpośrednie i pośrednie. I żeby tutaj nie zagłębiać się nie wiadomo jak głęboko w ten temat, to żeby uprościć, to powiem wprost, że emisje bezpośrednie są to emisje, które wytwarzane są podczas produkcji tego towaru, czyli na etapie procesu produkcji, a emisje pośrednie są związane z wykorzystaniem energii przy produkcji tego towaru, czyli one są bardziej związane z elektrycznością. I to należy raportować dla każdego raportu przy odpowiedniej ilości zaimportowanej. I oczywiście, tak jak powiedziałam, raport CBAM regulacja CBAM weszła w życie 1 października 2023 roku. I w pierwszych trzech cyklach raportowania, ponieważ jest to raport kwartalny, była możliwość używania tak zwanych wartości domyślnych. I pewnie Państwo, jeżeli już znają regulację CBAM, mogli słyszeć, a wartości domyślne, wartości defaultowe, zaraportuję, wszystko jest z głowy. Tak, tylko że to dotyczyło tylko emisyjności, a dodatkowo było trzeba znaleźć informacje dotyczące, uzyskać informacje od producenta dotyczące metodologii produkcji, dotyczące zużytej elektryczności czy sposobu zaopatrywania się fabryki w elektryczność. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to ułatwienie, które było dane z możliwością wykorzystania wartości defaultowych trwało do końca lipca. A co oznacza, że wszystkie importy, które były dokonane w kwartale trzecim, 2024, muszą posiadać rzeczywiste dane emisyjne, czyli takie, które zostały rzeczywiście wytworzone w procesie produkcyjnym, czyli dane o emisjach pośrednich i bezpośrednich. Widzę, że niektórzy się z Państwa uśmiechają, ale taki jest wymóg i tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie, które wymaga Komisja Europejska. I jak się przygotować do tych zmian, do tych, co czeka nas tu już teraz, w kwartale trzecim, ponieważ termin na złożenie raportu CBAM za kwartał trzeci w 2024 roku przypada na 31 października, de facto w mojej urodziny, ale tak przypada, to jest deadline, trzeba złożyć raport CBAM za kwartał trzeci i do tego trzeba się bardzo przygotować, dlatego że głównym wyzwaniem
wyzwaniem, jakie importerzy mogą napotkać, to jest kontakt z producentem i uzyskanie tych danych emisyjnych i metodologii produkcji według wytycznych, jakie wymaga Komisja Europejska. Zaraz o tym powiem i przedstawię, jak to wygląda. Ale to, co chcę powiedzieć, że nie można odkładać tego tematu na bok, bo na tym się nie ugra nic. To na pewno nie jest droga, na pewno nie jest rozwiązanie. Trzeba działać bardzo szybko i świadomie. I przede wszystkim komunikacja z producentem będzie kluczowa. Ona będzie niezbędna i ta komunikacja i kontakt, relacja z producentem, ona musi być stała i ciągła i efektywna. On musi wiedzieć, o czym my mówimy, czym jest CBAM i co on musi nam podać do tego raportu. I teraz, jeżeli producent nie będzie nam podawał tych danych, my już nie będziemy mogli od niego importować. W 2026 roku, to mówię wprost, więc to nie jest tak, że my sobie machniemy ręką i powiemy nie, dzisiaj nie, jutro nie, ja tego nie zdobędę, raportu CBAM może złożę, nie złożę, jakoś mi się uda przemknąć przez te nowe regulacje i restrykcje. Nie. Konsekwencje będą dość spore. Nie otrzymają państwo statusu autoryzowanego deklaranta CBAM, ale państwo też nie będą mogli już importować od tego producenta, od tego dostawcy, bo on nie podał danych. I nie przejdzie wam, import zostanie zablokowany. Więc mówię o tym bardzo wyraźnie, dlatego że... Coś tu się stało? dlatego, że jest to niezbędna wiedza do tego, żeby nie traktować raportowania CBAM marginalnie, lecz brać go na poważnie. Co również też zalecane jest, tak na szybko powiem, zalecane jest na pewno wprowadzenie pewnych klauzul w umowie przy współpracy z producentem, które dotyczą obowiązku, narzucenia obowiązku producentowi podawania takich danych emisyjnych już na etapie zamówienia czy dokonywania tej przesyłki, ale przed nawet nawiązaniem takiej współpracy, żeby mieć już pewność, że on te dane może mieć albo będzie w stanie nam podać. No i skąd brać te dane? To jest bardzo fajne pytanie, bo wiemy od kogo, ale skąd i jak? Bo tak naprawdę jaki sposób to jest kluczowe. I można to robić w dwojaki sposób i to jest to, co pozwala Komisja Europejska, ale też powiem państwu o naszym rozwiązaniu, jak pomaga Green Reporting w zakresie pozyskiwania tych danych. Więc przede wszystkim te dane można zdobywać manualnie poprzez kontakt z producentem i wysłanie mu formularza komunikacyjnego, który opublikowała Komisja Europejska. Ja zaraz państwu pokażę ten formularz, przynajmniej tylko bardzo takie pierwsze strony tego dokumentu, print screeny. No zalety na pewno są takie, że ten formularz komunikacyjny jest to ustandaryzowana forma i akceptowalna przez Komisję Europejską. Wady, kompleksowość, złożoność. Powiem państwu tak, nasz fachowiec, który się specjalizuje od 15 lat, siedzi w emisyjności, w energetyce, zajęło mu to 6 godzin, żeby uzupełnić, 6-7 godzin. Więc co mamy oczekiwać od zespołu w Chinach czy w Indiach, że nam to uzupełnią? Jest to bardzo, że tak powiem, dość trudny do uzupełnienia dokument, dość skomplikowany i jest tylko w języku angielskim. My mamy rozwiązanie takie, że tak jak państwu powiedziałam, stworzyliśmy swój innowacyjny system, który jest najbardziej zaawansowanym narzędziem na dzień dzisiejszy w Polsce, a który również posiada platformę do kontaktu z producentem i w sposób ułatwiający pozyskujemy takie dane. Nasz system nazywa się Reporting Assistant i powiem o nim troszeczkę więcej później. A żeby nie być gołosłownym, tutaj państwo widzą print screeny, ale bardzo powiem państwu znikome, ponieważ tych informacji, tych stron w tym dokumencie jest o wiele więcej, więc to jest Excel, to trzeba też zrozumieć, jak Excel działa, które rubryki uzupełnić. Jest ponad 12 stron, które trzeba zaopatrzyć i podać dane bardzo szczegółowe dotyczące metodologii produkcji, a musi być to uzupełnione przez producenta. Tak jak mówiłam, my mamy Reporting Assistant, czyli nasz produkt dotyczący
miesiąc, który dotyczy, który wprowadził jakby automatyczną koncepcję wykonania raportu CBAM, my w tym aspekcie posiadamy komunikację z producentami. Czyli u nas wszystkie te formularze komunikacyjne i sposób pozyskiwania tych danych jest dość zautomatyzowana. Jesteśmy w stanie sczytywać już uzupełnione formularze Komisji Europejskiej, ale też wystosowujemy takie zapytania poprzez nasz system, który stricte wskazuje, czego dokładnie brakuje i jakie dane trzeba konkretnie zaraportować do tego produktu, a nie do innego. Czyli jest to bardzo zindywidualizowana też forma działania, a te dane są również walidowane. Więc to nie jest tak, że to, co poda producent, to bierzemy szybko, tu i teraz, bo jest i raportujemy. One są walidowane i weryfikowane w kontekście danych defaultowych. Co jeśli mimo podjętych prób kontaktu dalej producent nie odpowiada i nie chce podać takich danych? Oprócz tego, że my tutaj jest taka wola, jest tłumaczone, szkolimy tego producenta, pokazujemy mu, jak on ma wypełnić krok po kroku ten dokument, ale co w przypadku, kiedy on nie chce kooperować? I mówię o tym dlatego, że to na importerach spoczywa tak zwana, oni muszą wykazać należytą staranność. Czyli państwo muszą udowodnić Komisji Europejskiej, że zrobili wszystko, żeby te dane pozyskać. Tak? Bo jak wskazują rekomendacje wprost pochodzące z Komisji Europejskiej, państwo muszą zrobić wszystko, aby te dane uzyskać od producenta. Więc nie ma marginesu na jakiś błąd. Jeżeli nie ma, to muszą państwo wykazać należytą staranność, że zrobili państwo tyle kroków, żeby skontaktować się z producentem i żeby te dane móc od niego uzyskać. I co jeśli on nie prześle nam, nie chce kooperować mimo naszych wezwań, mimo naszych telefonów czy maili wysyłanych, to dodatkowo mamy naszych partnerów w Indiach oraz w Chinach. W Chinach aktualnie w 4 lokalizacjach, w Indiach tylko w jednej, ale pracujemy też nad drugą, mamy w Kalkucie i w Bangalore. I działamy w ten sposób, że nasz lokalny przedstawiciel, który jest wyspecjalizowany też i przeszkolony przez nas w CBAM, on kontaktuje się z producentem telefonicznie, a następnie, jeżeli mimo wszystko według tych instrukcji telefonicznie, który nie da się uzyskać tych danych emisyjnych, to nasz lokalny przedstawiciel jedzie fizycznie do fabryki i pomaga im te dane uzupełnić. Jak już sobie powiedzieliśmy o tych nowych wymaganiach i nowym obowiązku sprawozdawczym, który jest dość ciekawym obowiązkiem sprawozdawczym, to warto powiedzieć o sankcjach. Sankcje na dzień dzisiejszy, one nie są aż tak wysokie, aczkolwiek są nowe też sankcje wprowadzane, więc pierwszą sankcją takimi finansowymi, to o którym mówi rozporządzenie CBAM, stanowi, że importer zapłaci od 10 do 50 euro za tonę niezadeklarowanych emisji. Można powiedzieć, że jest to kara dość mała i tak, pewnie mało odczuwalna finansowo, ale tak jak powiedziałam, te inne kary związane później z zabraniem licencji na import towarów może być o wiele groźniejsza i może po prostu powodować, że dla niektórych będzie to non-go dla biznesu w 2026 roku. A wiąże się to przede wszystkim z brakiem otrzymania statusu autoryzowanego deklaranta CBAM, czy również kontrole celne i blokada tego towaru na granicy, a to już się zdarza. Jak Green Reporting dodatkowo możemy pomóc, to jeszcze raz powtórzę, że my się specjalizujemy w wykonaniu tego kompleksowego raportu CBAM przy użyciu naszego systemu Reporting Assistant. Wdrożymy Twoją firmę w regulację CBAM, skontaktujemy się z producentami oraz wygenerujemy ten raport i złożymy go w Twoim imieniu do rejestru przejściowego CBAM prowadzonym przez Komisję Europejską. Jak działamy? Tak, żeby państwu też powiedzieć i nie być gołosłownym i zaprezentować, jak dokładnie, jakie kroki podejmujemy przy współpracy z naszymi klientami, to przede wszystkim zawieramy umowę, czy poprzez jednorazowe zlecenie, bądź długotrwałą współpracę. Rozpoczynamy proces onboardingu, czyli wdrożenia klienta w tematykę CBAM oraz pokazujemy mu, co jest wymagane do tego, żeby ten obowiązek sprawozdawczy spełnić. Następnie zbieramy dokumenty celne, które są czytane
bezpośrednio z deklaracji celnych i te dane są ładowane do naszego systemu. Pracujemy nad upoważnieniem z PUESK, który daje nam okno do tego, żeby mieć dostęp do Państwa konta w rejestrze przejściowym CBAM. Następnie, jeżeli dane są wgrane do naszego Reporting Assistant systemu, to następnie informujemy klienta na bieżąco o statusie prac. Generujemy raport o brakach, informujemy, co jeszcze nam brakuje, jakie informacje powinien nam pozyskać bądź przedstawić, żebyśmy my mogli pozyskać je od producentów. Komunikujemy się z producentami dwutorowo, e-mailowo, jak również przez nasz system Reporting Assistant. Uzupełniamy te dane, ale przed złożeniem jest bardzo ważna informacja, że to Państwo również mają wgląd do tego raportu, żeby Państwo wiedzieli, co dokładnie jest składane w Państwa imieniu do rejestru przejściowego CBAM, czyli co dokładnie jest zadeklarowane. Więc mamy procedurę wdrożoną, tak zwaną final sign-off raportu i dopiero po Państwa zgodzie, czyli obopólnej zgodzie na to, jak ten raport wygląda, my dopiero jesteśmy w stanie go wygenerować i w takiej postaci składamy go do rejestru przejściowego CBAM. Czy są może jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to na ten moment zakończę. Bardzo dziękuję. Tak? Dobrze, to ja powiem w ten sposób. Nie ma pan gwarancji. Nie ma pan gwarancji, czy te dane, bo tutaj padło pytanie, więc od razu powiem, jaką mamy gwarancję, że dane uzyskane od producenta są prawdziwe. Myślę, że państwo nigdy nie będą mieli takiej gwarancji. Tutaj trzeba działać w dobrej wierze, że to, co producent podał i jeżeli stosował się do wytycznych wskazanych przez Komisję Europejską, to powinny one być rzetelne. To, co jeszcze mogę powiedzieć, że w okresie przejściowym, czyli do 2025 roku, nie ma obowiązku weryfikacji tych danych od producenta, ale ta weryfikacja nastąpi w 2026 roku. I jeżeli te dane nie przejdą, nie zostaną autoryzowane przez autoryzowanego weryfikatora, to Państwo nie będziecie mogli ich użyć. Jeszcze nie ma wytycznych opublikowanych, wytyczne będą w 2025 roku, ale na pewno to, co my możemy też powiedzieć, my je odnosimy na razie do danych defaultowych, czyli domyślnych, emisyjnych, ponieważ daje to też dobrą wiedzę na temat tego, czy są zaniżone te wartości, czy są zawyżone. Więc też odniesienie jest, a to, co mogę Państwu powiedzieć, że wartości domyślne Komisji Europejskiej były dość wysokie. Oni zawyżyli raczej niż zaniżyli. I też mogę Państwu powiedzieć, bo tak z praktyki, bo troszeczkę tych raportów przez moje ręce przeszło, my na dzień dzisiejszy już do około 30-40% naszych klientów, bo pracujemy z nimi już stale od pierwszego okresu sprawozdawczego, to już producenci mają świadomość i uzupełniają nam na bieżąco te informacje. Ale to wymagało procesu. Bo w pierwszym cyklu raportowania się to nie stało, ale już w drugim trochę lepiej, już w trzecim jeszcze lepiej, tak? A już teraz jest, tylko komunikujemy, hej, uzupełnijcie, mamy kolejny kwartał, tak? Więc to też nie jest tak, że producenci są mniej świadomi, to wymaga ogromnej pracy i zaangażowania i czasu, żeby taką relację i zbudowanie świadomości po stronie producenta zbudować. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Ja może też powiem, bo mówimy o regulacji CBAM, każdy myśli, że to dotyczy tylko właśnie tych 6 kategorii produktowych. Tak, one teraz dotyczy 6 kategorii produktowych, ale docelowo ma dotyczyć o wiele więcej. Pierwsze rozszerzenie tych produktów ma się stać w 2026 roku. Docelowo, i ja też się pod tym podpisuję, wielu fachowców i znawców tematu mówi nawet, że CBAM obejmie wszystkie produkty importowane na obszar celny Unii. Ale to oczywiście pewnie w perspektywie 10-15 lat, ale na pewno ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym. To, żeby Państwo wiedzieli, to nie jest tak, że ja sobie dzisiaj sprawdzę i te produkty mi się nie kwalifikują, ale kiedy będzie rozszerzenie tych zakresu produktowego, to trzeba jeszcze raz to zweryfikować, ponieważ ten katalog będzie rozszerzany. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję, zapraszam do kontaktu. Jeżeli ktoś ma pytania, ja tutaj zostaję jeszcze na targach razem z moim zespołem, z Janet oraz z Kasią, więc zapraszam do kontaktu i dziękuję jeszcze raz.